Taksówkarz, który przejechał, powiedział, pan szybko wyciąga kluczyki, zanim panu zwie. Wyciągnąłem od niego kluczyki. Tutaj pan dalej wisiał na drzwiach tak i próbował złapać się. Uniemożliwił pan dalszą jazdę. W sobotnie noce niektórzy kierowcy mają kłopoty z jazdą nawet po prostej drodze. Audi uderzył w inny pojazd, podobno jest na bani, uciekł. Gdzieś tam w prawo. W takiej sytuacji na miejsce zdarzenia wysyłani są policjanci, którzy są najbliżej. Dzięki temu, zanim na miejsce dojechali funkcjonariusze drogówki, mężczyzna został zatrzymany przez policjantów z sekcji kryminalnej. Zdejmie pan sobie ten kaptur. Panie kierowco, pamięta pan w ogóle, jak doszło do zdarzenia? Tak. Wolę być anonimowy. Jest pan anonimowy. Skąd pan jechał, dokąd i co się stało, panie pan? Bez pomagania. Jak doszło do tego zdarzenia? Spożywał pan alkohol przed rozpoczęciem jazdy? Spożywał pan. Dlaczego pan jeździ w stanie nieczynności, panie kierowca? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Nie potrafię panu powiedzieć. Dlaczego pan naraża innych uczestników ruchu? Dobra, nabierze pan powietrza, 5 sekund dmuchać jednostajnie bez przerywania. Mocno, 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 mocno. Dobra. 1,12 mg. A to oznacza, że w jego organizmie jest prawie 2,5 promila alkoholu. Panie kierowco, powie pan mniej więcej, jak to wyglądało zdarzenie same. Jechałem, zmieniło się światło na czerwone, powoli dojeżdżałem do świateł i nagle poczułem uderzenie. Wysiadłem, zobaczyłem pana tutaj, że próbuje się wygramolić z samochodu. Poczuł pan woń alkoholu od razu od kierującego? Wie pan co, chłopak miał kłopoty z utrzymaniem się na nogach. Wyskoczyła żona zobaczyć, co się stało, bo to jej firmowe auto. No i jak pan się wytoczył tutaj oglądać? Taksówkarz, który przejechał, powiedział, pan szybko wyciąga kluczyki, zanim panu zwieje. Wyciągnąłem od niego kluczyki. Tutaj pan dalej wisiał na drzwiach tak i próbował złapać się. Uniemożliwił pan dalszą jazdę. Miałem kluczyki, wiedziałem, że nie odjedzie, żona zadzwoniła po panów. 5 minut później ja zadzwoniłem po panów, żeby się upewnić, czy panowie dojeżdżą, a tu już koledzy byli tym pięknym Fiatem, także... Super. Naprawdę błyskawicznie panowie reagują. Dobrze, panie kierowco, bardzo dobrze pan postąpił. Bardzo fajna reakcja, szybka reakcja, spadam w progu. Mężczyzna ma ochotę na sen, jednak policjanci przynajmniej na razie nie dadzą mu pospać. Nie jest jakiś kontakt w ogóle, czy śpi? Bo powiem ci, pasowałoby mi, żeby on zadzwonił po kogoś, żeby ten pojazd coś mi odebrał. Wolę zadzwonić po kogo. Albo daj to... Dzwonienie w takim stanie nie jest prostą sprawą. Nic więc dziwnego, że po auto nikt nie przyjechał. I teraz trzeba je będzie odholować, za co zapłaci pijany kierowca. Co pan spożywał? Jaki alkohol? Piwo. Ile pan wypił tego piwa? Litr. O której godzinie? Godzina wieczorna. Co ci spojrza? I tutaj jeszcze raz, tak niech pan znowu nie zrobić teraz. Aha. I tutaj się pan nie wypił. To jest protokół trzeźwości. To znaczy, że policja to zbierała. Policjantka nie chce się wdawać w rozmowę. Ochoty na pogawędkę nabiera natomiast zatrzymany mężczyzna. Zamiast takiego pytania można by zadać inne. Co trzeba mieć w głowie, by w takim stanie wyjechać na drogę? Gdyby nie bohaterskie zachowanie kierującego BMW, ta sytuacja mogłaby się skończyć. Na przykład tak. Tu nikt nie zdążył zabrać kluczyków kierowcy w podobnym stanie. Straty po jego szalonym rajdzie ulicami Warszawy oszacowano na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Teraz mężczyzna trafi na izbę wytrzeźwień, za którą będzie musiał zapłacić kilkaset złotych. Potem jego sprawa trafi do sądu, który może zadecydować o utracie prawa jazdy nawet na 10 lat. Nagrałeś pirata drogowego? Zarejestrowałeś interesującą sytuację na drodze? Podziel się nią z innymi. Na wasze maile czekamy pod adresem nadrogach@grupaonet.pl.